po drodze wstawiając pomiędzy mnie, między moje oko, a świat, aparat, już widzę go inaczej. I tym jest dla mnie fotografia, że zatrzymujemy w kadrze to, co jest jeszcze żywe, co i tak, tak czy inaczej odejdzie, osypie się w ten proch. I ja nie lubię u siebie niczego dosłownego, dopowiedzianego. Ja tam nie stawiam tych ostatnich kropek. Nadajemy temu tak silny odcisk naszej indywidualności, że to już jest nasz obraz świata. Sztuka zawsze będzie odkrywać jej twórcę. To jest ta przestrzeń nasza, dzika, nieokiełznana i ona ma być naszym głosem. Każdy w moim odczuciu powinien zostać swoim własnym filozofem, że to jest i tak nieuniknione. Pewnych tajemnic nie trzeba odkrywać na koniec, bo zatracają ten walor tak silnie przyciągający i fascynujący widza. No i życzmy sobie tego, żeby przez naszą pracowitość, ale też i odwagę w decyzjach, no, znajdować, odkrywać tych siebie nowych, jutrzejszych. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Absolwentka Wydziału Filozofii KUL i Studium Fotografii SPAW, animatorka, edukatorka, kuratorka wystaw, jurorka konkursów i przeglądów fotografii, wieloletnia prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, dyrektor 4 edycji festiwalu Warsaw Photo Days, autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, członkini Komisji Stypendialnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, świeżo upieczona doktor sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie kuratorka Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, poetka słowa i obrazu. Przed Wami Jolanta Rycerska. Witam, bardzo mi miło. Witam Cię, Jolu, bardzo serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Jest mi bardzo miło, że znalazłaś trochę czasu, żeby porozmawiać z nami. No z wielką radością. Budowanie tych opowieści, zbieranie sobie skrawków pamięci, no to jest też i dla samego autora trochę odkrywcze, bo jednak ta narracja, którą układamy co jakiś czas z tego, co się dzieje w życiu, też jakoś tak porządkuje naszą rzeczywistość, więc to jest coś obopólnie korzystnego. Opowiadamy o sobie, też samym sobie. Siedzimy przy ulicy Grodzkiej w Lublinie na Starym Mieście w restauracji Kulturalna, której przy okazji dziękujemy za pomoc w realizacji nagrania. Dziękujemy za gościnę. Wracasz trochę na stare śmieci, można powiedzieć, tak? Bardzo. I to są podróże, no trzeba przyznać no, się do tego, z wiekiem coraz bardziej sentymentalne i coraz bardziej znaczące. Ja jednak przez to, że moje liceum było na czwartku, na wzgórzu czwartkowym. To niedaleko. Tak, więc jestem na drugim wzgórzu obok, tak, więc no to nie da się bez sentymentu tędy przejść. Nie da się bez radości patrzeć, jak to wszystko pięknieje, jak jednak te remonty, zmiany idą w dobrym kierunku i ta cudowna sława Lublina jako pięknego miasta okazuje się tak zasłużona, więc to coś takiego, co gdzieś tam w sercu cieszy i zawsze jest to powrót szczególny. Nie da się inaczej wrócić do Lublina. Ty studiowałaś filozofię na KUL-u i filozofia no to znaczy umiłowanie mądrości, prawda? No tak to było, tak. Studiowałam filozofię, to się nazywało filozofia teoretyczna, bo była jeszcze filozofia przyrody. Ja na tej teoretycznej właśnie męczyłam umysł, żeby ogarnąć te wszystkie pomysły filozofów na świat. Poszłam na nią oczywiście z pewną nieświadomością tego, na co się porywam, tak. I to była fantastyczna też niespodzianka, że jednak ten poziom trudności intelektualnej był tak wysoki, że nie dało się nie rozwinąć na tych studiach, więc to bardzo mi służyło. Natomiast ja poszłam w takim bardzo naiwnym pragnieniu
zrozumienia świata, życia człowieka, czyli tak najwyżej postawione ideały, jak teraz patrzę na to z perspektywy. Wtedy w młodości się dało, no po czym oczywiście no, trzeba było się rozbić o pewne granice poznania, myślenia i właśnie zrozumienia, ale każdy wysiłek w tym kierunku do czegoś prowadzi. To nie jest też tak, że w tych najwyższych, najważniejszych pytaniach pozostajemy zawsze bezradni. To jest też tak, że jednak pytając, gdzieś tam o te milimetry się posuwamy do przodu i gdzieś reflektując, zastanawiając się, pytając, coś napotykamy i w sobie, i w świecie, co nam jakąś ulgę istnienia przynosi. I ta teoretyczna filozofia, ona jakoś pomaga tworzyć lepsze życie człowiekowi? Nie wiem. Ja teraz z perspektywy czasu, bo jednak od studiów minęło wiele lat, zwłaszcza tych lat od młodości do dojrzałości, to są odcinki czasowe, niewspółmierne nawet do tego, co kalendarz pokazuje, bo to w naszym rozwoju są czasem skoki potężne, gdzie za chwilę budzimy się innymi ludźmi po pewnych wydarzeniach i procesach. Ale więc to tak trudno mi powiedzieć. Jeśli miałabym jakąś konkluzję na dziś, około filozoficzną, to taką, że każdy musi, w moim odczuciu, powinien zostać swoim własnym filozofem, że to jest i tak nieuniknione. Niezależnie od tego, jak bardzo się wykształcimy, oczytamy, omyślimy, to jednak ten system musimy sobie zbudować z własnych doświadczeń, własnych przemyśleń, na bazie własnego umysłu, na miarę też swojego własnego umysłu, więc i wtedy to pomaga, tak? I wtedy to jest pewien szkielet, schemat, który gdzieś tam nam coś wyjaśnia, tłumaczy, ustawia, po to, żeby ta codzienność była gdzieś osadzona, czy też intelektualnie, tak? Osadzona w jakiejś przestrzeni, która jest choćby w jakimś stopniu satysfakcjonująca i gwarantująca jakieś zrozumienie sensu. No ale to wymaga samoświadomości. No tak, ale tak nas trochę zrobili. Jesteśmy takimi stworzeniami, które gdzieś tej samoświadomości się domagają i sami od siebie, więc myślę, że tak. I to też podobnie właśnie jak w sztuce i to w każdej, tak? Wcale bym nie mówiła tutaj o fotografii, czy o poezji, czy o literaturze, czy o którejkolwiek pojedynczej. W sztuce w ogóle, w sztuce jako namyśle nad światem, sobą, pięknem, brakiem piękna, trwaniem, przemijaniem i tak dalej, nad wszystkimi kategoriami możemy się językiem sztuki też namyślać i opowiadać o tym, więc myślę, że gdzieś dla mnie osobiście patrząc, filozofia i sztuka to takie siostry. Gdzieś z tego samego się u mnie to wzięło. To bardzo ładnie powiedziane. Ale właśnie o tą sztukę zahaczając, wtedy kiedy studiowałaś tutaj, to tej sztuki fotografii nie było w twoim życiu, prawda? No właśnie nie, to fotografia przyszła bardzo późno, ale ja jednocześnie studiowałam filozofię i polonistykę, bo ja zamierzałam być literatką, tak? Kobietą zajmującą się literaturą właśnie kreatywnie, zawodowo i z największym możliwym zaangażowaniem. I tutaj jakoś tak życie mnie troszeczkę skręciło w bok i gdzieś w to miejsce wylądowała fotografia. Ale ona właśnie przyszła z tymi samymi funkcjonalnościami, że tak powiem, które miałaby literatura pełnić, więc okazała się tylko innym językiem do opowieści o tym samym, z tego samego rdzenia i z tych samych potrzeb i ku tym samym konkluzjom. Mhm. Jak to się stało, że ta fotografia zastukała do twoich drzwi? No tak, więc no pewnie jakiś proces, ale niedługi, raczej zaskakujący niż jakoś oczywisty. Pierwsza rzecz to gazeta fotograficzna, Foto, do tej pory wychodzi, jest głównie sprzętowa, ale raz na kiedyś zdarzał się tam jakiś wywiad i tam właśnie napotkałam wywiad z fotografem francuskim, już to powtarzałam, ale niestety nie zapamiętałam nazwiska, byłam zupełnie nieprzygotowana do świadomości jakiejś w tym zakresie, więc przeczytałam go, nie mając świadomości jego wagi dla mnie, po prostu przerzuciłam wzrokiem i tam ten fotograf opisywał, że na lekcji matematyki jeszcze w liceum odkrył, że patrzy fotograficznie, kiedy patrzył na swoją nauczycielkę, która w jakiejś pięknej, zgrabnej pozie stanęła oparta o stół, o biurko, przyjęła taką formę ciała i on patrząc na tą doskonałość w jego odczuciu formy, poczuł, że zrozumiał, lśniło go, że patrzy fotograficznie. Po przeczytaniu tego pomyślałam sobie tak, że to tak jest. Ja to rozpoznałam jakby u siebie. Pomyślałam, że ja tak patrzę przez okno w pociągu, tak patrzę wędrując gdzieś tam, spacerując, tak patrzę na ludzi często, wypatruję, wyszukuję w tym strumieniu ciągłości obrazu pojedyncze klatki, jakby oddzielam je po to, żeby zapamiętać. I pomyślałam, że skoro ja jakby spełniam te wymogi tej jego definicji, którą on stworzył w tym wywiadzie, definicji patrzenia fotograficznego, to może jestem
kimś, kto ma predyspozycje, potrzeby, kto już szuka tego obrazu, tej syntezy w obrazie, syntezy tego, czego szukałam w innych gatunkach sztuki. No i to trochę mnie zastanowiło, tak tąpnęło, ale jeszcze zlekceważyłam ten bodziec, on gdzieś tam się wbił w głowę, ale jeszcze życia nie zmienił. Natomiast potem był sen. Mhm. Tak, i ten sen był bardzo szczególny wizualnie. I dlatego tak mocno go zapamiętałam. Poza tym miał tę szczególną właściwość, którą czasem sny miewają. Czyli bywają takie sny, które się pamięta od początku do końca bardzo wyraziście i nawet kiedy się do nich wraca, to te szczegóły nie umykają. Więc to był jeden z takich ostrych snów, ostrych w sensie konturów, obrazów i szczegółów. I pamiętam, że byłam w tym bloku na Zakopiańskiej, na Czechowie, w którym wtedy jeszcze mieszkaliśmy, w pokoju, w którym była moja sypialnia. I tam wszystkie ściany, sufity, wszystkie powierzchnie pomieszczenia były bardzo gęsto pokryte motylami. Po prostu posiedziały na nich cudownie kolorowe motyle. Widok rajski, bajeczny, zachwycający. Ja o dziwo w tym śnie na stole miałam aparat fotograficzny, którego w rzeczywistości w realu nie było, ale we śnie tak. I ja wzięłam ten aparat i zaczęłam jako błąkana w takim szaleńczym, cudownym transie fotografować je jeden po drugim, po prostu biegając za nimi, patrząc przez wizjer, ale bo wtedy działa się rzecz, która mną wstrząsnęła w tym śnie, bo przy przyciśnięciu migawki te motyle stawały się czarne i pyłem osypywały się na podłogę. I za chwilę przechodziłam do następnych i działo się to samo. Z tych pięknych, kolorowych stworzeń stawały się czarne i domyślę martwe i osypywały się prochem na podłogę i za chwilę gdzieś to ze ścian, z tych kolorowych, cudownych, żywych ścian mieliśmy proch na podłodze i obudziłam się wstrząśnięta. Jakoś jednak ta dosłowność, dotykalność tych obrazów, bliskość tych obrazów powodowała, że gdzieś myślę, co, po co, cóż to miałoby znaczyć i dlaczego to do mnie przyszło. W pierwszej chwili myślałam, że to jest sen, nie wiem, o tym, że ja fotografując krzywdziłam, wykorzystałam jakąś krzywdę, że działoby się coś złego, że fotografowanie prowadziłoby do jakiejś właśnie krzywdy obiektu, który ja próbuję uwiecznić. Fajnie tutaj zabrzmiało słowo uwiecznik w kontekście tego. Tymczasem po chwili, po jakimś czasie zastanawiania się doszłam do wniosku, że jednak nie, że myślę, że to miałoby pokazać i tym jest dla mnie fotografia, że zatrzymujemy w kadrze to, co jest jeszcze żywe, co i tak czy inaczej odejdzie, osypie się w ten proch, już tak mówiąc metaforycznie, przestanie istnieć, przynajmniej istnieć w tej chwili, która jest, bo ona jest tak krótka, że jedyne co można to czasem rzeczywiście wcisnąć migawkę i ten skrawek, plasterek świata zobrazować. I że nie mamy wpływu na to, co przeminie, umrze, osypie się w proch, ale mamy wpływ na to przyciskanie migawki. No i potem w ciągu 2-3 tygodni już był aparat na stole i zaczęło się szukanie obrazów po to, żeby je zatrzymać. No, tak jak sama powiedziałaś, to dość późna młodość. Tak, 30 lat. I ja akurat się trochę z tym identyfikuję, bo u mnie też to dość późno było. Natomiast bardzo często ludzie, którzy późno zaczynają na przykład fotografować, mają takie poczucie takiego zmarnowanego czasu, że ci, co zaczynają młodo, że mają tak łatwiej, tak jest im lepiej, ale ty też na to tak patrzysz? Bo może rzeczywiście jest tak, że takie późne zaczęcie ma swoje korzyści. Nie, nigdy tak nie myślałam. Rzeczywiście czytając biografię tych, którzy gdzieś na przykład w liceum wiedzieli, kim będą, no to można sobie myśleć, no wow, świetnie, że ta droga jednak była taka skrystalizowana od razu, więc można było nią po prostu podążać. Ale to są tylko takie wyrazy uznania dla innych. Natomiast w moim przypadku zupełnie nie czułam żadnej straty. Wręcz przeciwnie, jednak patrząc na siebie tak wstecz, to dopiero wtedy widzimy, jak bardzo się rozwijamy, jak bardzo dużo znajdujemy, oprócz tego, że szukamy, to znajdujemy, jak to nas zmienia, jak gdzieś te poziomy zrozumienia są potężne czasem, jeśli chodzi o zróżnicowanie, że to jest autentyczne pogłębianie namysłu, że jeżeli sobie na to pozwolimy, to ta nasza wrażliwość jest coraz wspanialszym narzędziem do tego, żeby patrzeć i z tego świata wyjmować to, co najważniejsze i wartościować tak z sensem. Więc ja nigdy bym się nie cofnęła i myślę, że dla mnie przez to, że ta droga zaczęła się później, była krótsza.
że kiedy technikalia opanowałam, to każdy musi zrobić i to jest proces powiedzmy 2-3 lat, jeśli chcemy naprawdę dobrze się wprawić w tym, w obsługiwaniu narzędzia, tak, żeby to był ten kolejny narząd widzenia, więc opanujemy to tak czy inaczej. Natomiast to po co, o czym, dlaczego i tak dalej, te wszystkie pytania, które w sztuce są absolutnie kluczowe, to tym pytaniom i sensownym odpowiedziom na nie sprzyja dojrzałość. No właśnie, mam zapisane dojrzałość. Tak, i ja myślę, że ta wewnętrzna dojrzałość, to nie chodzi o powłokę, tylko o to, co w życiu przemyśleliśmy, zbudowaliśmy w tym swoim obrazie, na ile siebie już znamy. I tak dalej. Więc co doświadczyliśmy po prostu. Tak, i co doświadczyliśmy. I z tej perspektywy ja uważam, że przez to, że ta droga moja zaczęła się później, była trochę krótsza do tych owoców, które były na tyle satysfakcjonujące, że mnie jako artystce, osobie twórczej dawało to już radość. Mhm. I twoja literacka twórczość, o której wspominałaś, czy ona stanowiła jakieś podwaliny dla tej fotografii? Tak, absolutnie tak. Na początku nawet łączyłam. To było kilka takich wystaw, gdzie ja łączyłam obraz z poezją. Potem trochę się wycofywałam, traciłam pewność siebie, bo ja mam taką skłonność do wiecznego poprawiania. I obrazu już nie mogę poprawić. On jest zamrożony, więc go tak zostawiam. Natomiast w tych wierszach bez przerwy grzebałam, zmieniałam tam milimetry i mikrometry. Literek przesuwane były i tutaj jakby czułam, że gdzieś nie umiem się zatrzymać w procesie, zamiast dać już im istnieć jako coś autonomicznego i osobnego w stosunku do mnie, to trochę pozbawiało mnie takiej pewności siebie, może niesłusznie, opowiadam tylko o takiej mojej własnej wewnętrznej metodzie jakby słyszenia wewnętrznego krytyka. No wewnętrzny krytyk jest straszliwy, znaczy czasem oczywiście bardzo pożyteczny i nie namawiam nikogo, żeby go likwidować do końca, tak? Niech on tam sobie będzie, ale to jest lepsze i z wrogiem dobrego, tak? Jest takie powiedzenie i też nie możemy tych procesów uruchamiać bez końca, tak? Tutaj trzeba kiedyś powiedzieć dosyć. Czyli taka świadomość, kiedy dzieło jest gotowe, tak? Tak, i już zostawić. To nie może tak być, że ten proces nas zatrzymuje na wiecznym poprawianiu, bo wiadomo, że i tak jutro urodzimy się trochę inni, obudzimy się, nie urodzimy, ale może to przejęzyczenie miało sens. Bo każdego dnia coś tam nowego się otwiera i rzeczywiście no, przychodzą rzeczy, których wczoraj nie było. Więc nie ma co z tego powodu odkładać tych dzisiejszych rzeczy, tak, i wiecznie nadawać im otwartą formę. Trzeba też domykać procesy twórcze po to, żeby nowe przyszły, więc pewnie ten mój brak zaufania do poezji był trochę za pozostawieniem zbyt dużego pola dla tego wewnętrznego krytyka. Natomiast myślę, że wrócę na chwilę znów do tego, o co pytałeś, to połączenie właśnie obrazu, czyli fotografii z poezją, to jest fantastyczne połączenie, bo to jest tak, że obraz w swojej symbolice dwuwymiarowej, no bo mamy tylko wiadomo szerokość, wysokość, tak, spłaszczonej. I tak pozostawia tak wiele interpretacji, że obok niego podany z kolei za pomocą słów tekst, w moim przypadku poetycki, bardzo prosty też, no fantastycznie mogą ze sobą igrać, tak, mogą się łączyć, mogą sobie czasem wzmacniać znaczenia, mogą czasem trochę polemizować, czasem właśnie się zderzać, kontrastować. Także tutaj może się tyle po drodze wydarzyć między nimi, że ten widz może otrzymać satysfakcję też taką odbiorczą, tak, że on gdzieś tam musi swój własny umysł otworzyć na to, żeby wobec tego dzieła zająć jakąś postawę, że nie może zostać po prostu w czystym oglądzie, tylko musi się na tyle wysilić, że jakiś punkt widzenia przyjąć świadomie. Więc to jest fantastyczne i myślę, że gdzieś nawet trzeba byłoby wracać i namawiać do tego, żeby gdzieś połączenia słowa i obrazu jednak szukać, przynajmniej raz na kiedyś. No właśnie, pociągnę trochę ten temat tej poetyki słowa i poetyki obrazu. Jakbyś mogła jakoś rozwinąć kwestię, na przykład, gdzie one mają wspólną płaszczyznę jakąś, a gdzie są diametralnie różne? Ta wspólna płaszczyzna dla mnie konieczna, ona musi być, ja jej bardzo... Nie chcę powiedzieć obsesyjnie, ale bardzo konsekwentnie szukam we własnej twórczości. To jest niedopowiedzenie. Mhm. Ja nie lubię u siebie niczego dosłownego, dopowiedzianego. Ja tam nie stawiam tych ostatnich kropek. Mało tego, czasem gdzieś próbuję wylądować właśnie z czymś, co prowokuje do tego, że trochę nie wiemy, o czym to jest i musimy sobie sami odpowiedzieć, jeśli takie dzieło widzimy. Więc tutaj to jest fantastyczna część wspólna, która tworzy ogromne pole do interpretacji, dlatego że
To jest piękne, gdy my nie tylko pokażemy, że tak wygląda dom, tak wygląda niebo, trawa, świat, ulica, nieważne, człowiek, tylko gdzieś otwieramy kwestię w postaci jakiegoś delikatnego zapytania. To czym jest ten człowiek? To czym jest to niebo, tak? To na jakim to świecie żyjemy i tak dalej. Więc myślę, że ten taki nieduży przynajmniej znak zapytania no, zwiększa wartość sztuki jako sposobu zastanawiania się nad tym wszystkim. To też jest danie wolności interpretacji, nie? Widzowi tak, czy słuchaczowi. Tak. Czy... Tym bardziej, że jesteśmy na tą interpretację skazani każdego dnia. Tutaj opowiadanie sobie, że możemy coś powiedzieć na zawsze jest po prostu naiwnością i no, nie chcę powiedzieć może nawet głupotą, tak, że dowodzi jakiejś takiej trochę intelektualnej arogancji, która nie odnajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak naprawdę to zawsze stajemy wobec pytań otwartych kwestii. To mówią nawet matematycy czy fizycy, a co mówić ci, którzy gdzieś w innych dziedzinach się poruszają, więc to jest ta trudna część rzeczywistości ludzkiej, ale również i piękna i pochlebiająca nam jako ludziom, że te nasze intelekty nie odpoczną, dopóki nie jesteśmy na tym świecie i musimy poszukiwać i to jest fantastyczna przygoda. No tak, niektórym odpoczywają niestety, ale myślę, że tacy ludzie nie słuchają podcastu naszego akurat. No, a jak by posłuchali, to może się okazać, że następnego dnia gdzieś tam pozwolą sobie pójść do ogrodu i pomyśleć, kurczę, ale co to jest, o co to chodzi, po co to wszystko, gdzie ja jestem, gdzie będę jutro i tak dalej. Albo przyśni im się jakiś sen. Albo przyśni im się jakiś sen, który coś może otworzy. Wracając tak trochę do tych pytań, o których przed chwilą powiedziałaś, to mam taką refleksję, że pytania, które zadają filozofowie tak generalnie, to bardzo często są tożsame pytania z pytaniami, które zadają artyści fotograficy o tak, świat, nie? Bo ta pula pytań filozoficznych to ona jest zamknięta i niezmienna. To niezależnie od tego, w jakich czasach kto się urodził, to i tak wokół tych samych pytań będzie krążył. To jest paradoks tego, że właśnie te pytania wydają się najprostsze, najbardziej oczywiste, żeby nie powiedzieć banalne, a jednak właśnie na nie wciąż szukamy odpowiedzi. Okazuje się, że nawet potrafimy się w najmądrzejszych gronach spierać o to, że to wcale nie jest oczywiste, że sprzeczymy sobie w różnych intelektualnych wywodach na te same kwestie. Więc nawet w obszarze tych bardzo prostych i podstawowych, fundamentalnych pytań nie ma zgody, nie ma odkryć ostatecznych. I nie łudźmy się, że kiedykolwiek będzie inaczej, że tutaj i sztuka, i filozofia, nauka będą poszukiwaczami prawdy, odkrywcami kolejnych milimetrów albo mikrometrów podążania ku niej. Tak, no właśnie, mam następne pytanie, za płynnie przechodzimy, czyli prawda, prawda w fotografii. Prawda. No nie chciałabym tak całkiem zrelatywizować, ale jednak prawda w fotografii to mój punkt widzenia. Oczywiście na świat, który widzę, on jakoś obiektywnie istnieje. Ja przynajmniej zakładam, że jednak on obiektywnie istnieje, czyli nie staje wobec swoich własnych wyobrażeń. Chyba, że to jest czysta kreacja, wiadomo, ale już mówię o fotografowaniu rzeczywistości jakimikolwiek technikami. Tylko staje wobec jakiegoś obrazu, który jest zastany. No ale w momencie, gdy wobec niego stanę, już zaczynają się decyzje, w którą stronę mam się obrócić, jaki obiektyw mam wziąć, na ile zbliżyć, na ile w kadrze zamknąć, ile poza kadrem i tak dalej, czyli ta ilość, nawet już na poziomie technicznym, kwestii, które definiują, jakby odcinają od tego, czego nie zobaczymy, to, co będzie w obrazie, no powoduje, że to jest potężna iluzja, że my pokazujemy rzeczywistość dosłownie. Pokazujemy to, co w jakimś procesie decyzyjnym wybraliśmy, zdecydowaliśmy, jak wybraliśmy, jak zdecydowaliśmy. Dajemy temu tak silny odcisk naszej indywidualności, tych naszych decyzji właśnie, że to już jest nasz obraz świata. Tego świata wspólnego, naszego, nas wszystkich, tak żyjących, ale jednak obraz jest bardzo przefiltrowany i od tego nie uciekniemy. To jest przepiękne. Powiedziałaś kiedyś, aparat jest narzędziem poznania. Tak, uwielbiam to, że mi się omsknęła taka definicja. Tak, takim nawet dzisiaj powiedziałam do ciebie narządem kolejnym narządem, tak. Widzenia. Mhm. Tak, narzędziem powstania i takim kolejnym narządem, tak jak mamy dłonie, oczy
i tak dalej. Ktoś ma przepiękny narząd do śpiewu, czy tańca, czy ruchu do oddania tej opowieści, pieśni swojej własnej ruchem ciała. Więc mamy różne narządy do tego, żeby tą opowieść swoją snuć, czy żeby robić, wnosić w świat różne rzeczy. I aparat jest taką przystawką do oka, tak? Ale i do mózgu jednocześnie, bo to jest przystawka do oka i do mózgu, bo tego mózgu nie da się zlekceważyć w tym procesie. Więc ja tak na to patrzę, bo to nie jest też tak, że ja patrzę na świat i po prostu go pokażę za pomocą aparatu. I ja po drodze wstawiając pomiędzy mnie, między moje oko, a świat, aparat, już widzę go inaczej. Tak? To nie jest jednak to, co ja widzę okiem zupełnie. Więc to nie jest rejestracja, którą być może kiedyś wszczepią nam w ciała i że będziemy po prostu rejestrowali to, co widzimy. Póki co wchodzi tam ten pośrednik nieprzezroczysty, czyli właśnie aparat, i on jest tym kolejnym właśnie narzędziem, który pozwala też nam, robiącym zdjęcia, zobaczyć świat inaczej, zupełnie inaczej. Zobaczyć tak, jakbyśmy bez tego aparatu go nigdy nie zobaczyli. Więc to jest ten trochę taki mikroskop, tak, w sensie unikatowości oglądu. On na tyle zniekształca, charakteryzuje ten obraz, że jest rzeczywiście kolejnym narzędziem do poznawania świata, przyjrzenia mu się w inny sposób, w nowy sposób. A może można by to rozciągnąć i powiedzieć, że kreatywność w ogóle jest narzędziem do poznawania świata? No pewnie, a zwłaszcza tego świata po obu stronach w dodatku. Tego świata, który mam przed sobą, ale i tego świata, który jest we mnie. On jest równie istotny i wspaniały. I też do poznawania, i równie ukryty. To nie jest też tak, że my nic nie wiemy o tym świecie przed nami, albo tak mało, czy za mało wiemy o tym świecie przed nami, bo o tym świecie w nas też wciąż wiemy za mało i też możemy za pomocą sztuki odkrywać. Mało tego, za pomocą sztuki nie da się tego nie odkrywać. Sztuka zawsze będzie odkrywać jej twórcę. Będzie przepuszczać, filtrować, tam się będą znajdować rzeczy, które będą opowieścią o tym świecie w środku. Tą prawdą o człowieku, który tworzy. Tak, tak to jest nieuniknione. To jest fantastyczne, bo to traktujemy w tym, jak mówimy teraz dosyć dużo ostatnio o arteterapii, to jest fantastyczne, że te tematy, wątki się tak pięknie rozwijają współcześnie, ale to jest oprócz tego, że arteterapia, artediagnostyka, tak? To jest coś, co pozwala nam zrozumieć siebie, pozwala nam wyczytać wiele rzeczy o tym, co w nas się dzieje, działo, gdzie, jakie są podprogowe komunikaty, które wołają o to, żeby zostać wypowiedzianymi, a które często ignorujemy albo innym językiem. Po prostu nie potrafimy opowiedzieć o tym. Mam taki cytat kolejny wypisany z tego, co powiedziałaś kiedyś. Rolą każdego z nas, kto wchodzi w jakąkolwiek twórczość, jest rozpoznanie siebie i swoich predyspozycji i zdiagnozowanie swego miejsca. No tak, to nawet nie pamiętam, kiedy mi się coś takiego zdarzyło. Ale tak, to wszystko się dzieje. I pomyśl, gdzie mogłabym podążyć za tym, a ja bardzo chętnie, bo jestem taka ciekawa, którą część z tego długiego fragmentu wybierzesz jako kłębek rzucony pod moje stopy. Zaczęłaś mówić o tym poznawaniu siebie, tak? Czyli jak wyrocznia, tak? Poznaj siebie. Tak, to jest tak jak z pismem automatycznym, czy z takimi różnymi procesami, gdzie czasem można sobie dać takie ćwiczenie w ogóle w sztuce, czy nawet w literaturze, że próbujemy jakąś koncentrację wywołać w sobie, po czym wypuszczamy strumień czegokolwiek, co się zdarzy, z próbą zatrzymania kontroli i racjonalizacji. Po prostu puszczamy jakiś taki proces. To może być pędzel, to może być, mogą być jakieś dźwięki na instrumencie, może być zapis słowny, tak, długopis, gdzie bardzo szybko wpiszemy wyrazy, albo może być to właśnie taka dzika seria fotografii, jakaś zabawa z ostrością, spuszczeniem takiego procesu, który będzie działo się na przykład tak szybko, że my intelektualnie nie nadążymy tego kontrolować. Chodzi w ogóle o opuszczenie kontroli. To jest jeden ze sposobów. Czyli oddzielenie tego kreatywnego procesu od procesu analizy i krytyki później, tak? Tak, tak. Ale nawet nie idąc tak daleko, już załóżmy, że nie mamy w sobie tego takiego szaleństwa, które pozwoliłoby nam na puszczenie aż tak tych wodzów fantazji, to nawet gdyby tak nie iść, ale załóżmy, że idziemy na zdjęcia takie dokumentacyjne, idziemy na Lubelską, przepiękną Starówkę, postanawiamy przynieść materiał z dnia takiego jak dzisiaj i wędrujemy, zbieramy te fotografie, potem kładziemy sobie je na stole. Tutaj myślałabym jednak, że lepiej na stole niż w folderze na komputerze.
I oprócz tego, że analizujemy, co tam mamy, jak je ułożyć, jak je pokadrować, jak wybrać, to zastanówmy się czasem innym zupełnie kluczem. Patrzymy na nie i myślimy, co takiego przyniosłem? O czym była ta opowieść? Dlaczego to ja, moje, wybrało te momenty na przyciśnięcie migawki? Tak, jakie decyzje podjąłem? Co opowiedziało tą historię? O czym ona jest? Tak, tak naprawdę, bez selekcji, bez racjonalizacji. Zobaczyć ją po prostu, jak ktoś z boku patrzący, czytający nas jako osoby opowiadające, zawsze z sensem. Zakładamy, że to jest zawsze z sensem, zawsze po coś i zawsze o czymś. I to trzy razy zawsze można sobie zanalizować i zobaczyć, o czym chcemy z brzucha powiedzieć, tak? Co się działo w głowie, to częściej wiemy, a co się dzieje gdzieś tam głębiej, to często ukrywamy. Więc sztuka jest takim narzędziem autopoznania dla mnie zdecydowanie. Ja pracuję ze studentami, bardzo ich tego uczę, bardzo do tego namawiam, trochę zarażam, nie powiem. Właśnie po to, żeby gdzieś te podprogowe wątki uruchomić i żeby się z nimi zapoznać. I by potem z nich czerpać po prostu. Bo tam mamy masę predyspozycji, na które sobie czasem nie pozwalamy. Gdzieś próbujemy siebie temperować jakimiś definicjami, które sobie stworzyliśmy i w tym zdefiniowanym świecie czasem sami siebie blokujemy. Tymczasem być może ze środka nas dopomina się o wypowiedzenie coś dużo większego, ważniejszego, ciekawszego, albo przynajmniej też ważnego, też ciekawego i nie lekceważyłabym tego, co poza umysłem racjonalnym twórca w sobie nosi. Czyli to jest taka droga do lepszego usłyszenia tego głosu wewnętrznego, tej swojej jakiejś intuicji, tego, co się domaga jakiegoś wyrazu? Tak, bardzo, bardzo myślę, że to jest bardzo istotne, że te głosy w nas takie są, bo my sobie stwarzamy definicję siebie i potem mamy taką skłonność do trzymania się tego, tak? To jest coś takiego, że zakładamy, że w tej zmiennej rzeczywistości, jak już siebie zdefiniujemy, poznamy, wyznaczymy sobie kierunek, no to w taki bezpieczny, komfortowy sposób będziemy sobie w tym obszarze żyć i sobie tworzyć, doskonalić się, ale pilnując, żeby ten obszar był bezpiecznie zdefiniowany. A twórczość jest czymś dużo szerszym, tak? I dużo bardziej nieokiełznanym. I ona może przynosić właśnie niespodzianki, które potem powodują, że następnym razem definiując siebie należałoby już trochę coś innego powiedzieć. Więc nie lekceważyłabym tego, co jest poza intelektualizacją, tak? Co jest poza intelektem w człowieku, a zwłaszcza w twórcy. Dlatego myślę, że fotografia kreacyjna jest niesamowicie pod dużym potencjałem w otwieraniu samozrozumienia, w pracy nad tym, że my jesteśmy w procesie budowania świadomości siebie, świadomości świata, świadomości tego, co ważne i tak dalej. I ten proces jest wiecznie zawsze otwarty, a nie obwarowujemy się na swoich pozycjach i udowadniamy, że jest tak, jak 10 lat temu myśleliśmy. Nie porażka, tylko selekcja dróg i trzeba znaleźć swoją. Tak, selekcja dróg, fantastyczna. Trzeba trochę podreptać po tych ciutkach swoich. To jest twój cytat z ciebie. O, matko. Ciekawe. Tak, tak. Ja tutaj bym... Tak, to bardzo fajne jest, że dróg. Bo rzeczywiście, zwłaszcza ucząc się gatunku sztuki, to trzeba podreptać też po tych drogach, które na pierwszy rzut oka nie wydają nam się nasze. Choćby trochę. Posprawdzać, bo to bywa, że zaskoczymy sami siebie, tak? Że ktoś myśli, że będzie wziętym reporterem, a potem okazuje się, że właśnie na przykład w kreacji jest świetny, czy tam nie ma znaczenia, która dziedzina by się z inną pojawiły w takim dualizmie, że tak powiem. Chodzi mi o to i do tego też studentów bardzo namawiam, żeby na wstępie kontaktu ze sztuką nie definiować. Najpierw sobie dać prawo do zobaczenia jakiegoś tam szerszego spektrum po to, żeby tej selekcji dróg dokonać, kiedy już trochę wiemy coś o tych drogach. Ale kiedy już wybieramy, no to trzeba wybrać tą, na których nam się najszybciej płynie, idzie. Tak, gdzie ona nas zachwyca, gdzie tak bardzo chcemy iść, że każdy krok jest satysfakcjonujący, jakoś nawet porywający. Ja głupio się czuję, gdy używam takich wzniosłych wyrazów, jak te przed chwilą, ale no, trochę tak myślę o sztuce. Ona jednak tego rodzaju emocje przywołuje i powoduje i na szczęście i wspaniale, że tak jest. No bez tego byłoby chyba bez sensu w ogóle jakąkolwiek sztukę robić, jeżeli to nas nie kręci, nie porywa, czy nie wzrusza, nie ekscytuje. No właśnie, i wszystko to, co powiedziałeś, to są narzędzia do selekcji dróg, tak? Kiedy już pomęczymy się technicznie na tych pierwszych różnych ścieżkach, poznamy je, zobaczymy siebie, zmierzymy siebie z poszczególnymi obszarami danej sztuki, to potem
czasem idziemy za tym, co nas porywa, cieszy, fascynuje i wtedy to ma być arcyciekawa podróż. Do tego, co powiedziałaś, mam też takie przemyślenie o pułapce własnego stylu, bo czasem ludzie właśnie dążą za wszelką cenę, żeby wypracować ten swój styl i potem już w tym tkwią i nic poza to nie wyjdą, nie zrobią nic innego, bo to już by zburzyło ich rozpoznawalność. No bardzo słusznie, tak. No to jest trochę to, o czym mówiłam chwilę wcześniej, że definiujemy siebie i lubimy się tak bardzo bezpiecznie, fajnie poczuć w tym zdefiniowanym polu, tak? I zwłaszcza jeżeli to pole nam się kojarzy z sukcesem, że zrobiliśmy coś, co jest fantastyczne, co nas wyróżnia, co zostało docenione i my sami jesteśmy z tego dumni, no to dopamina pojawi się... Dopamina nam się wypowiedziela, tak, i chcemy więcej. Pojawi się naturalna skłonność, żeby w tej strefie komfortu po prostu pozostać i też to nie znaczy, że trzeba ją koniecznie i że każdy musi ją opuścić, ale otwierać się na nowe, sprawdzać, szukać, bo nie wiem, być może ktoś zostanie, tak, i w tym zdefiniowanym bardzo obszarze do końca będzie mu się udawało coś ciekawego ciągle dodawać, a być może nie, być może będzie dreptał w miejscu, bo za zakrętem była jakaś nowa przygoda, nowa jego definicja, ale nie odważył się tam pójść. No ale też w sumie można powiedzieć, nie ma w tym nic złego, bo taką wybrał drogę, nie? Tak, bo tutaj nic złego w żadnym z tych wyborów nie ma, tak? Ale ja sobie czasem przypominam Hartwiga, Edward Hartwig, który całe życie był wspaniały, nawet najwspanialszy w danych gatunkach fotografii, kiedy za coś się brał, to było przepracowane, perfekcyjne pod każdym względem, a jednocześnie potrafił coś zarzucić nagle, co było wynoszone na ołtarze i zająć się czymś, co wszystkich zdumiewało. No jak to, no Hartwig zaczyna kolory robić, co to w ogóle jest, no przecież to nie jest Hartwig i tak dalej. I on co chwilę jakieś obrazobórcze decyzje podejmował i otwierał nowy obszar. Oczywiście w jednym się odnalazł lepiej, już tak patrząc z perspektywy teraz jego dokonanego życia, w innym mniej, ale to nie ma znaczenia, czy zawsze strzelimy w dziesiątkę, tak? No bo siłą rzeczy i tak jesteśmy skazani na to, że raz będą dziesiątki, raz będą ósemki, a być może nie trafimy czasem, w tarczę. Tak, nie trafimy w tarczę i dzięki temu trafimy w kolejną, w inną, więc tutaj... Pójdziemy trzeba szukać też tej strzały i nagle znajdziemy coś innego. Coś zupełnie innego, tak. Więc tutaj myślę, że trzeba też trochę dowierzać w jakiś sens. No bardzo byśmy chcieli jako ludzie dowierzać w sens procesu, jakim jest życie. I tego, że jednak los, istnieje takie słowo i ono, i ono uparcie jest nam potrzebne w różnych dyskursach, w różnych opowieściach, że ten los traktujemy jako coś nie do końca ślepego. Nawet jeśli nie wiemy, czym on jest, a dla różnych osób jest czymś zupełnie różnym, to jednak patrząc na życie, na narrację naszych losów, naszych historii, no to widzimy, że one prowadzą, tak? Prowadzą. Czyli gdzieś nie tylko błądzimy za pomocą tych zdarzeń, które się dzieją, ale również odnajdujemy kolejne etapy. No i życzmy sobie tego, żeby przez naszą pracowitość, ale też i odwagę w decyzjach, no znajdować, odkrywać tych siebie nowych, jutrzejszych. Uczyć się samemu czy w szkole? Myślę, że obie drogi są do przyjęcia. Trochę to zależy od tych szerszych motywacji. U mnie w szkole. Dlatego, że jeśli chodzi o dziedzinę fotografii, ja byłam samoukiem. Da się wszystkiego nauczyć samemu, ale w szkole odnalazłam coś, bez czego nie byłabym tu, gdzie jestem. Czyli podobnych sobie. Inspiracje. Taka rywalizacja, ale to nawet złe słowo rywalizacja, takie najzdrowsze, najpiękniejsze współzawodnictwo w rozwijaniu siebie. Ale cieszenie siebie też nawzajem. Tak, siebie na oczach innych i poprzez oglądanie innych i poprzez te ćwiczenia, których często w większości nigdy bym nie zrobiła, bym się wydawała absurdalne i nie dla mnie, ale jednak mnie potem rozwijały i szkoła poniekąd zmusiła mnie do ich wykonania. Więc dla mnie ten rygor tego, plus to bombardowanie umysłu ilością obrazów, które po prostu w większości i tak zostały zapomniane, ale gdzieś matryce w mózgu wypracowały i gdzieś potem tę formę, to czego oczekuję od obrazu, albo wiem jaki, po prostu wiem, nie wiem skąd, ale wiem jaki on powinien być, no to wszystko trzeba było wypracować na tych ogromnych ilościach obrazów, które gdzieś tam do mózgu poprzez oko jednak wchodziły i zostawały. Nawet jeśli nie w pamięci, ale w postaci tych wzorców.
Także dla mnie koniecznie w szkole, aczkolwiek tutaj szanuję też decyzje różne i wiem, że mamy różny sposób i bycia z innymi i rozwijania siebie, ale myślę, że to, że najpiękniej się rozwijamy w takim szerokim oglądzie, w tym takim rozglądaniu się wokół, nie tylko patrzeniu na siebie samych, no to to jest też pewna pedagogiczna zasada, więc myślę, że w moim przypadku to było bardzo efektywne. Dla kogoś, kto stoi na początku tej drogi i powiedzmy zastanawia się, czy fotografia to jest coś, co warto robić, co byś powiedziała takiej osobie? Jeśli chodzi... Mam na myśli taką osobę, która chce czegoś więcej niż tylko sfotografowanie ładnego zachodu słońca, czy pieska, czy kwiatuszka. No bo wiesz, to już jest tak, że no z namysłu nad światem i z tej naszej wrażliwości wynika, zakładam, jakaś chęć opowiedzenia, wypowiedzenia się, czy zbudowania opowieści. No i rzeczywiście załóżmy, że już tą chęć mamy, że już nawet przeczuwamy, o czym to by mogło być. Albo od jakiego zdania, czy obrazu, czy czegokolwiek zaczniemy, no to musimy znaleźć język, tak? Ale tych języków jest bardzo wiele, bo to jest tak, że do budowania tej opowieści nie jest, nadaje się każda ze sztuk. Więc tutaj trzeba trochę posprawdzać, tak? Sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie ten długopis, tak? Czy to będzie flet poprzeczny, czy właśnie moje własne ciało, czy gardło, czy aparat. I tutaj do decyzji ja namawiałabym takiej na zasadzie impulsu, ale pragnienia, tak? Zobaczyć, co we mnie najbardziej chcę chwycić, tak? Czego ja chcę się chwycić w tej opowieści. I trochę pójść za tym, czyli tak jakby zaufać temu mojemu pragnieniu, tak? Nie tylko intelektualnie, na zasadzie matematycznej sprawdzić, który z języków sztuki byłby najbardziej adekwatny do opowieści. No, nie lekceważę tego, ale ja nigdy bym się takim sposobem jednak... Dla mnie to jest jakoś takie troszkę ankieta nie sztuczne, zadziała nie zadziała, przynajmniej w moim przypadku. Ale tego, czym ja chcę to zagrać, tak? W cudzysłowie, to jest wielki cudzysłów, ponieważ ja mogę to zagrać aparatem fotograficznym i ja póki co dosyć często tym aparatem te moje opowieści wygrywam. Więc tutaj pragnienie, tak? Fascynacja. Które z tych narzędzi wydaje mi się na tyle plastyczne, że ono mnie porwie. Że ja mogę jak najwięcej tych subtelności oddać. Więc wybierajmy coś, co dla nas będzie efektywne dla opowieści. Do pokazywania tego świata i siebie w nim. Ale ty mówisz bardzo często o takiej potrzebie indywidualizmu. To w jaki sposób fotograf może ten swój indywidualizm pokazać? Jakich może użyć środków, narzędzi? Ja na pewno tak, to indywidualizm to rzeczywiście jest barddo dla mnie istotne słowo, ale fajnie, że o tym rozmawiamy, bo ja chcę powiedzieć, że to nie jest indywidualizm w kontekście, że ja zakładam, że mam być inna niż wszyscy. To nie tego rodzaju indywidualizm. A często tak wszyscy mówią, muszę coś innego zrobić. Właśnie muszę nie. Koniecznie inne nie, musi być. Nie, to nie wychodzę z tej strony. To ma być indywidualizm w tym kontekście, że to ma być adekwatne do mojego indywidualnego, bardzo indywidualnego, mojego własnego, osobistego obrazu, pragnienia takiej, a nie i uporu budowania takiej, a nie innej odpowiedzi, a potem już tego komfortu, które daje mi narzędzie, które ja znam, które ja czuję, które po prostu moja krew, mój krwiobieg je opływa i ono po prostu staje się częścią mojej ręki i mojej głowy. I ta moja indywidualna, tutaj jest ten indywidualizm, opowieść liczy się tylko ze mną, ja się zniczę tylko z nią. Ona jest już tylko tutaj, na tej linii kontrolowana, tak? Tutaj nie liczą się jakieś zewnętrzne punkty widzenia, przynajmniej w procesie twórczym, tylko właśnie ten mój. Po to, żeby ta opowieść miała sens na początku dla mnie. No i dopiero, kiedy już coś powstanie, no to rzeczywiście no przyjdzie moment, że ja to muszę położyć na stole, zastanowić się, no dobrze, ale teraz zobaczmy, na ile to jest dla kogoś czytelne, bo jeżeli to jest bełkot, choćby najpiękniejszy, najszlachetniejszy, ale nieczytelny dla innej osoby, dla odbiorcy, no to dzieło nie spełnia funkcji komunikatu. Nie komunikuje, nie oddaje tego sensu, bo sens od bezsensu różni się tym, że się jest czymś do odczytania, czymś znaczącym, tak? Więc już po domknięciu tego procesu twórczego i tak się muszę zderzyć z jakąś oceną taką
w założeniu obiektywną, ale to bardzo nadużyte słowo. I tam wtedy sprawdzam, jak to puścić w świat i czy w ogóle warto. Ale w momencie tworzenia rzeczywiście tutaj trzeba zaufać sobie, pozwolić sobie na to wszystko, czego chcemy, bo to jest ta przestrzeń nasza, dzika, nieokiełznana i ona ma być naszym głosem. Bo tylko do tego głosu jesteśmy zobowiązani. Tak naprawdę, cóż więcej możemy? Tylko ten punkt widzenia odśrodkowy jest nam obiektywnie i realnie dany na tym świecie, jeśli chodzi o tą bazę myślenia, czucia, wypuszczania dzieł. A kiedy fotograf staje się artystą? Wtedy, kiedy wychodzi poza oczywistość i banał. I rejestrację, czystą rejestrację. Już pominąwszy, nie będziemy w to wchodzić. Na ile ona jest w ogóle możliwa, czysta rejestracja, zostawmy to. Ale w momencie, kiedy on wchodzi w to w sensie takim intencjonalnym, z jakimś zaangażowaniem, z jakimś poczuciem, że to jest ważne, że ten mój punkt widzenia, punkt, w którym ja stanąłem, jest jakiś szczególny dla budowania danej opowieści czy pokazania tego zdarzenia. Kiedy gdzieś bierze odpowiedzialność za to, co pokaże i właśnie zabiega o to, żeby to miało walory jego punktu widzenia. Już niekoniecznie chodzi o przetworzenie w obrazie, bo czasem się myśli, że to jest związane z przetworzeniem, z jakimiś fantazjami, że obrazy muszą być plastycznie jakoś zmodyfikowane i tak dalej, żeby były artystyczne. Nie. Tu chodzi o to zaangażowanie intelektualne, które znajduje realny ślad w dziele, czytelny potem dla widza i gdzieś przekracza ten banał, oczywistość i jest dodatkiem interpretacyjnym do świata. No, bardzo głębokie przemyślenia, to naprawdę filozoficznie tutaj jedziemy. Ja jestem w niebo wzięty, powiem szczerze, słucham tego z niesamowitą przyjemnością. Tak jak mówisz, artysta opowiada o tym, co jest ważne dla niego, tak? Przez swoje dzieła, krótko mówiąc. Tak. A dla ciebie, co jest ważne w twojej twórczości? O czym ty chcesz poopowiadać? Ja jednak bardzo chcę się dziwić człowiekiem, bo tak się zaczęła moja twórczość. Ja pamiętam, że z racji tego, że byłam bardzo nieśmiała. Fotografowałaś tak, najpierw, tak, co to było? Siebie w szafie, tak, i rękę swoją. Tak. Zaczynałam od siebie i teraz trochę ląduję w tym samym obszarze. Trudno mi nawet jednak po taką jednozdaniową jakąś syntezę postawić tutaj, ale myślę, że lubię krążyć wokół człowieka jako tematu sztuki i nawet czynię to z czasem coraz bardziej te moje przemyślenia prostymi. Tak schodzę z jakichś takich różnych czy technicznych zabiegów modyfikacji obrazu, czy nawet takich trochę intelektualnych kombinacji. Staram się jakoś tak prościutko powiedzieć coś, co jest może niby oczywiste, a jednak w jakiś sposób odpowiednio ustawione i zaprojektowane, wciąż zaskakujące, tak? Czyli gdzieś lubię stawać wobec człowieka, tego jego ciała, tej formy, którą on jest i znowu kolejny raz się czymś zdziwić, pomyśleć sobie, ach, więc to tak. Kontemplujesz też jego taką, powiedzmy, współczesną kondycję? Wypowiadasz się na ten temat? Ja myślę, że kontempluję to bardzo dobre słowo, ale nie współczesną kondycję, tylko coś, co jest ponadczasowe, uniwersalne, takie sakralne, takie metafizyczne, chciałabym powiedzieć święte i chyba nawet powiem. Czyli coraz bardziej chcę stawać przed nim jakąś takim bytem, który jest tajemnicą, ale też jakąś wielkością czegoś, nie wiem czego, nie wiem po co, nie wiem na co, ale jednocześnie czuję, że godnego jakiegoś takiego zachwytu i tutaj pojawia się oczywiście problem, żeby tego samego w sobie nie zbanalizować, no bo żeby nie pokazywać tego miliardowy raz i tak dalej, więc tu jest też wiele problemów, które się pojawiają, gdy chcemy mówić o tych arcyprostych rzeczach, ale jakbym miała mówić tak z serca i tak szczerze, to te najprostsze emocje, takie właśnie afirmacyjne, kontemplacyjne, są mi póki co teraz najbliższe. I one ciebie definiują? Takie, chyba, jakie to są emocje? Tak, bo jak zrobiłam te moje skóry, właśnie doktorat, który był najprostszym, jeśli chodzi o obraz, w ogóle czymś, co może być, bo to były skany skóry po prostu.
i tam nie było żadnej formy poza tym, co się działo w tych tkankach, tak? Że one były takie przezroczyste, że były takie kolorystycznie dramatyczne, tak jak to nasze ciało, kiedy mu się dobrze przyjrzymy. I tam się nic więcej nie działo. A jednocześnie jak się na to patrzyło, powiesiło na ścianach, czy to na desce jako ikony, czy to na płótnie jako takie całuny, ja to nazwałam całuny, całunami, czy w każdej z innych form tych realizacji, bo było ich kilka, to było jakoś wstrząsające. I tak sobie człowiek myśli, no to ile razy możemy się dziwić temu samemu? Ile razy możemy stawać wobec tego samego obrazu i wobec tego samego faktu, że jesteśmy tym mięsem czującym? No ileś widać możemy nieskończoną ilość razy stawać i póki jesteśmy tym mięsem czującym, to ten fakt nas będzie i zadziwiał, i zachwycał. Więc dopóki te wątki nas karmią jakoś, a widziałam, że widzów również, że to co jednak coś dawało takiego też ludziom, że gdzieś stawaliśmy wobec tego samego, patrząc na te obrazy, no to gdzieś czułam, że na dziś tutaj jest moja kotwica w tym obszarze zarzucona. No ale proces jest otwarty, zobaczymy, gdzie będziemy wędrować dalej. Myślę, że u mnie też wątek też przemijania, pamięci, tak, tam sobie różne rzeczy pojawiają, też tej wyobraźni dziecięcej, która wkroczyła w głowę każdego z nas, kiedy byliśmy dziećmi i ona gdzieś tam też się przebija. Ja próbowałam to w mojej sztuce gdzieś zakotwiczyć, żeby też te obszary niekoniecznie do końca realistyczne, ale gdzieś takie obciążone tym, co w dzieciństwie sobie wyobrażaliśmy, też się pojawiały. Więc wątków jest bardzo dużo, ale one wszystkie są takie w swojej prostocie, skupione w obszarze tych takich rzeczywistości, nieprzekombinowanych właśnie intelektualnie, tylko takich rzeczywistości tu, teraz, ja. Albo ja dziś, ja wczoraj, gdzieś tak bez wielkich wędrówek po świecie, raczej w głąb siebie. W głąb siebie i wokół siebie. I powiedz mi, w jaki sposób ty dobierasz środki wyrazu do takich prac, które powstają właśnie w takim nurcie, jak mówisz przed chwilą? Trochę jakoś impulsy, takie trochę wypadki losu. Czasem to jest tak, że jakieś jedno udane zdjęcie, które nie miało być niczym wielkim, wykonane z jakiegokolwiek powodu, zatrzymuje, w ogóle polecam tą metodę, zatrzymuje nas i myślimy sobie, nawet nie wiemy dlaczego czasem, o fajna, ciekawa fotografia, połóżmy ją sobie na stole i sprawdźmy, czy ona nie jest początkiem czegoś dużego. Dlaczego ona do mnie przyszła, dlaczego ona mi się wydaje ważna, ciekawa, dlaczego leży na tym stole. Czyli czasem było tak, że coś się jakby samo zaczęło, a ja nie pozwoliłam temu odejść, tylko podążyłam za tym dalej. Ale też, tak sobie teraz myślę, jak zapytałeś o to, jakie by mi się to wydawało fantastyczne, gdybym nie wiem, ustawiła sobie w ciemnym pokoju na stole 10 aparatów, każdy obrazujący w inny sposób, pokazujący inny kąt, inny obiektyw, nie wiem, ustawiony na stałe na innym czasie i na przykład weszła do tego ciemnego pokoju i pomyślała sobie, dobrze, zrobię projekt, ale los zdecyduje, którym aparatem, jakie obrazy wybiorę, gdzie będę musiała dobrać rzeczywistość do cech tego, co ten aparat mi narzuca, czy też punkt patrzenia na tą rzeczywistość. Czyli uwielbiałabym też takie zabawy, takie igraszki, gdzie jakby los będzie tym sternikiem tego mojego okrętu, który nie wie, gdzie zapłynie, ale trochę wie i to jedynie wie, o czym chcę opowiadać. Uwielbiam ten element trochę takiego zagadki losu i tego, że on podsuwa nam czasem takie smaczki, na które sami byśmy nie wpadli. I u mnie tak często było. No bo ta zabawa, przypadkowość czasem, czy otwartość, czy gotowość zaryzykowania, no bo to do tego się sprowadza, to są tak jakby niezbędne rzeczy dla kreatywności w ogóle, nie? Tak, bez tego trochę nie będziemy kreatywni, tak? Bo tutaj trzeba po prostu się w to też zabawić, tak? Tu trzeba puścić wodze, to nie może być tak, że... Nie przywiązywać się do konkretnego efektu, tak. Co wyjdzie, to wyjdzie. Wręcz przeciwnie, nie zakładać go nawet, tak? Nie, nawet przycinać w sobie te myśli, które miałyby to jakoś kontrolować w takim sensie, że ja z góry gdzieś tam nawet w środku mam jakiś obraz, że ja tam dojdę. Nie, nic nie wiem o tym. Ja wchodzę, zaczynam w to grać i rzucam pierwsze słowo, a gdzie wyląduje, nie wiem.
Ja czasem poopowiadam studentom takie różne strategie myślenia o dziele, bo ja pamiętam, i tutaj daję analogie literackie. Katarzyna Bonda, jak uczy pisać książki, to opowiada o tym, jak ona z góry rozpisuje cały scenariusz. Zanim książka powstanie, mało tego, zanim zacznie ją pisać, to ona buduje schemat. Wie, kiedy bohater jaki się pojawi, co się w jego życiu wydarzy, rozpisuje bardzo precyzyjny schemat tego, co się gdzieś tam przez całą książkę od początku do końca przewinie narracyjnie, a potem dopiero bierze maszynę do pisania i wypełnia sobie te fragmenty treścią. I to jest jedna z postaw i tak można też oczywiście wspaniale tworzyć fotografię i pewnie każdą inną sztukę. Ale czyli druga, metodycznie bardzo. Tak, metodycznie, tak po prostu trochę po inżyniersku. Bałem się to powiedzieć. Ale to jest inżynierskie, bardzo fajne, bo ona z góry wie, jaką ma przestrzeń i potem tylko jakby ma wolność w wypełnianiu scen, ale bohaterowi za wiele nie wolno pomiędzy tymi akapitami. Spontaniczności nie może wykazać. Nie, no bo ona z góry jest już ograniczona. Spontaniczność była na etapie projektowania inżynierskiego czy architektonicznego. Przestrzeni. A druga zupełnie skrajnie przeciwna postawa to jest Wiesław Myśliwski, który otwiera zeszyt i zaczyna pierwsze zdanie i on nie wie, czy ten bohater, który zaczął, skończy, czy się w ogóle nie zagubi w pierwszym rozdziale, czy to będzie o nim. I nie wie nic, nie wie, gdzie wyląduje i opowiada, że jest zafascynowany pisząc, bo dla niego to jest równie wielkie zaskoczenie to, co się dzieje, a może czasem większe niż dla czytelnika, więc w każdej dziedzinie sztuki mamy te dwa skraje i wszystko po środku. Także tych możliwości do tego, żeby prowadzić ten proces twórczy jest masa i każda z dróg jest dobra, byleby była dla nas, dla naszego zestawu cech, które posiadamy, efektywna. Ja na pewno, już chyba wiesz, prawda? Że moja droga, jeśli już, to tylko Myśliwskiego. Ja uruchamiam proces, tak? I tutaj to jest w jakimś sensie moją siłą, że ja te procesy uwielbiam i one lubią mnie. Jakoś to się wzajemnie spotyka. Natomiast projektowanie mi nie wychodzi, nie powiem, żebym nie próbowała, ale duszę się w nich, jest mi źle, czuję potem, że to jest jakieś kalekie. Poza tym nie mam tej radości, że jestem zaskoczona własnym dziełem. A to sobie bardzo cenię. No, bardzo ciekawe. Powiem teraz coś, co zaryzykuję, ale no, ciekaw jestem twojej reakcji. Jak patrzę na twoje prace, to one mi się kojarzą z twórczością Davida Lyncha. No, w ogóle nie jestem zaskoczona. Choroba. Myślałem, cudowny, że zaskoczę. Nie, cudowny komplement, ale zdarzył mi się już kilka razy, ale czyli coś w tym jest, nie, mam nadzieję. Myślałem, że oryginalny jesteś będę. Jesteś oryginalny, bo każdy, kto to powiedział, był pierwszy dla siebie i oryginalny, ale rzeczywiście coś takiego się wydarzyło i nawet miałam raz taką sytuację, że w Krasnym Stawie pokazywaliśmy bajki. Bajki, tak. I tam ten kurator, wspaniały kurator galerii powiedział, że on bardzo chciał puścić muzykę z Twin Peaks, bo ona tak idealnie pasuje, ale nie wiedział, czy może i tego nie zrobił. I ja mówię, że to by był najpiękniejszy prezent dla mnie, jaki mogłabym sobie wyobrazić. Zabrakło i ostatnio odwagi. Tak, tak. I ostatnio, jak pokazaliśmy między innymi bajki w Tarnowie, tam były cztery wielkie sale wystawiennicze, cztery projekty, ale do wszystkich ta muzyka pasowała, to nagłośniono wszystkie sale właśnie tym utworem z Twin Peaks i to dopiero była magia i czary, bo ludzie wchodzili i czuli, że to jest to, że tam obraz z dźwiękiem się spotkał. Także to, co mówisz, jest dla mnie wielkim komplementem i czymś, co może mnie naprawdę wyłącznie cieszyć. Na zdrowie. Dziękuję. Trochę w tym nurcie znaki, symbole, bo tak jakby i w twórczości Lyncha i u ciebie ty się oboje się posługujecie właśnie znakami, symbolami, ale to są takie znaki i symbole, które są tak jakby tworzone przez was, przez ciebie, że one mają pewną nowość w sobie, nie? Tak, i trzeba było je obedrzeć z rzeczywistości, u mnie bardzo. Czyli abstrakcja pewna, poziom abstrakcji tak, jest potrzebny. Tak, przy czym osiągnięty został w taki dosyć prosty mechanicznie sposób, bo takim pierwszym moim zestawem, który aż tak mocno w tym obszarze zadziałał, to właśnie były bajki niczyje, które nie mają narracji, nie mają jakiejś wewnętrznej struktury, one są po prostu taką zbieraniną obrazu, z różnych bajek, tak, z różnych zupełnie obszarów i lat, które łączy taki specyficzny sposób świecenia, ta czarna winieta, kwadrat i właśnie obiekt w zdjęciu jest prościutko, bardzo dosłownie pokazany, ale jednocześnie jest
obdarowany, tutaj też cudzysłów, w taki dosyć sztuczny sposób poprzez światło i tam taką specjalną metodę ustawiania półcieni, cieni i półcieni, że one stają się jakoś tak właśnie niedopowiedziane, tajemnicze, gdzieś ta kurtyna linczowska zostaje opuszczona. I one gdzieś przez to, że zostały tak, a nie inaczej potraktowane technicznie w Photoshopie przeze mnie, powodują, że ta rzeczywistość, której one są dosłownym zobrazowaniem, oddala się, tak? Ten kolorowy, zwykły świat staje się jakąś taką teatralizacją, staje się jakąś magią, jakimś niedopowiedzeniem. Pojawiają nam się właśnie te dziecięce, te obrazy, które gdzieś tam każdy z nas, zwłaszcza z nas wrażliwców, przerabiał, które nas i cieszyły, i przerażały na zmianę. Więc to wszystko zostało przeze mnie użyte po to, żeby zostawić jakieś takie niedopowiedzenie. Patrzymy na bardzo proste ujęcia, bardzo proste. To już chyba prościej nie da się fotografować, jak tam to zostało sfotografowane. No bo to często jest centralna kompozycja po prostu. Tak, jeden i taki motyw, dosłowny motyw, tak? Więc nic tam się takiego nie dzieje, a jednocześnie w tym zestawieniu i w tym sposobie podania pojawia się jakaś taka klika, jakaś taka trochę baśń, stąd ten tytuł. Przy czym widz, ja też, patrzy na to i myśli sobie, nie do końca wie, skąd bierze się ta magia, gdzie nastąpił ten pstryk magiczny. Bo niby takie prawie zwykłe zdjęcia, a z drugiej strony to czegoś działa. Tak? I to jest trochę tak jak u Lyncha, nie? Że tu też sobie pochlebiam, bardzo za to przepraszam, ale że niby normalna historia, że niby normalni aktorzy i tak dalej, a jednocześnie gdzieś coś takiego się wydarzyło, co gdzieś nas odstrzeliło od tego dosłownego świata i gdzieś coś nas trochę i niepokoi, i cieszy, i fascynuje, i czekamy na następny odcinek. A światło zgasło u niego, kiedy historia została dopowiedziana za bardzo do końca. Przynajmniej takie miałam odczucie i myślę, że wielu oglądających, że jednak pewnych tajemnic nie trzeba odkrywać na koniec, bo zatracają ten walor tak silnie przyciągający i fascynujący widza, więc starałam się ja nie odkryć niczego i też staram się tej historii właśnie nie ciągnąć do końca. Nie chciałabym, żeby to była moja niekończąca się opowieść. Wracam do twojego pytania o to, że jak znajdujemy swój styl, to czasem potrafimy się na nim na zawsze zatrzymać, więc ja tego za wszelką cenę chcę uniknąć. Także tak u mnie nie będzie, że to mnie zatrzyma. Ale jednak w tym klimacie, który chyba w takim stopniu tylko raz mi się udało stworzyć, gdzieś tam znalazłam się z satysfakcją też dla mnie bardzo dużą. Gdzieś lubiłam te bajki. Już nie chcę ich trochę pokazywać, bo były za dużo razy pokazywane, ale sentyment do nich taki autorski mam bardzo duży. Mówiłaś o tym pstryku takim i mi się znowu skojarzyło tylko z innym filmem trochę, że ty takich błędów w Matrixie trochę szukasz. Te bajki niczyje to są jak błędy Matrixa trochę. Tak, to jest trochę to właśnie, że tak trzeba pstryknąć, żeby tak troszkę wybić widza z tej takiej oczywistości, tego czego on się spodziewa. To oczywiście nam się raz bardziej udaje, raz mniej, ale właśnie te skuchy takie, tak, te stop klatki, które są zakłóceniem tej oczywistości procesu, w sztuce są najcenniejsze i artyści z tego powszechnie korzystają. To jest taki trudny do zaplanowania i zdefiniowania, ale jak się uda, to bardzo efektowny zabieg. Poetyka trwania, mozaiki, wierzby, silentium, iluminacje, sąsiedzi, bajki niczyje właśnie, brzydkie miejsca, to są tytuły twoich cykli. Tak. Ty tworzysz tylko cyklami? No właśnie tak jest jakoś. I mam tak od początku. Pamiętam, że nawet kiedy testowałam pierścień odwrotnego mocowania do makro w obiektywie, to od razu wyszła mi seria. No mam to szczęście. Rzeczywiście pracuję cyklami i te pojedyncze zdjęcia to są właśnie bajki niczyje. One zostały scalone w coś, co stało się cyklem. Także lubię cykle, czyli jestem gadułą widocznie. A jakich fotografii Jola Rycerska na pewno nigdy nie zrobi? No chyba boję się, że nie zrobię reportażu. Jakoś jestem w tych sytuacjach reporterskich tak zdezorientowana, tak się krępuję chwycić za ten aparat, tak nie umiem ludziom zdjąć tych ich wizerunków, bo czuję się wtedy jakoś bardzo nie w porządku, ale zupełnie niesłusznie, że ten na przykład obszar reportażu przykładowy będzie zawsze podziwiany przeze mnie. Szanuję bardzo kolegów i wszystkich twórców w tym obszarze, ale no to jest jedna z tych dziedzin na przykład, których nie
nie będę nigdy artystką, no ale na przykład nie będę też nigdy śpiewaczką operową. Nie będę grała na flecie poprzecznym. Więc tych dziedzin sztuk, których nigdy nie dotkniemy, jest więcej niż tych, których zostaniemy, czy obszarów już wąsko zdefiniowanych. Ale tutaj, gdzie jestem, też będę poszukiwać takich obszarów ciut obok. Tak? To nie jest tak, że ja się gdzieś zdefiniowałam i zakleszczyłam. Mało tego, ja teraz już zauważam u siebie, że fotografia, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale fotografia mi już nie wystarcza. Gdzieś próbuję ją zdjąć ze ściany i z papieru. Zaczęłam szyć ostatnio, tak? Szyć moje zdjęcia. To bardzo ciekawe. Tak. I ja w ogóle szyłam od dziecka. Już dostałam maszynę do szycia w wieku 14 lat i ta maszyna była bardzo ważna dla mnie. Potem to zostało zarzucone i teraz gdzieś wraca. Więc zaczynam jakoś coraz bardziej pragnąć obiektów i właśnie takich dzieł, gdzie jeśli będzie fotografia, to ona będzie punktem wyjścia do tego, żeby wykroczyć z tego dwuwymiarowego medium, nie ujmując mu nic. Taki etap. Nie chcę tutaj jakby mówić, że fotografia jest czymś mniej, ale rzeczywiście gdzieś ona mi już z tej ściany zeskakuje. Interesuje mnie taka rzecz, bo od filozofa poprzez literata, tak powiedzmy, potem fotografia, a teraz kuratorka zachęty. Jak się zmienia patrzenie na sztukę, na świat z tych różnych punktów widzenia? No może tutaj jeszcze po drodze bardzo dużo wniosło w te zmiany, o których mówisz, to, że ja uczyłam, tak? Czyli trochę do kuratorstwa to też przygotowuję, że uczenie czy kuratorstwo powoduje, że pochylamy się dużo szerzej nad tym dziełem niż nad swoim dziełem, tak? Że gdzieś przyjmujemy tą percepcję innej osoby, żeby jej dzieło dobrze podać, zanalizować, czasem skorygować. Więc dla twórcy, w moim odczuciu, z moich doświadczeń, to coś niesamowicie otwierającego, gdy ja wchodzę w bliski kontakt z dziełami innych twórców i potem wracam do siebie i jestem już troszkę inna, tak? Wracam jakby z długiej wyprawy, gdzie już coś tam we mnie też się zaszczepia i inspiruje i otwiera. Więc w moim przypadku to bardzo, bardzo dobre jest, chociaż też wiem, bo to czytałam o tym wiele razy i słyszałam opowieści, że są osoby, które mówią, że intensywne uczenie albo intensywne kuratorowanie czyichś projektów powoduje, że zatracają zdolność do twórczości własnej, że coś takiego się dzieje, gdzieś brakuje na nią pola energii albo też gdzieś po prostu przekłada się ta zwrotnica i definiujemy się jako już jakby ktoś inny. Bardziej krytyk niż na przykład. Zaczyna dominować tak, ten krytyk. Krytyk, czy właśnie kurator, czy nauczyciel. No tak? Poza tym już tu zatraca się chyba trochę taką aurę zabawy, tak? No bo akurat. No tak, bo stajesz się zawodowcem. To już nie jest zabawa, nie? Zrobić wystawę, na którą ktoś przyjdzie, napiszą o tym media i to już jest odpowiedzialność to tak, tej zabawy, tak już coraz mniej, tak, nie? Innego rodzaju. Tak, ale mnie póki co to w taki sposób nie ogranicza, jeśli już na to tak patrzę, czy nie definiuje w taki sposób, że ja drewnieję w innej pozie. Póki co mnie to bardzo ubogaca i właściwie wręcz dodaje mi to takiej odwagi do mojej własnej osobistej brawury w twórczości, tak? Gdzieś mierząc się z różnymi gatunkami, których używają inni twórcy, gdzieś zaczynam jakby mieć taką większą śmiałość do tego, żeby wskakiwać na te gałęzie sama. No i właśnie mówiliśmy o tym, że świeżo upieczona pani doktor. No tak, tak. To było wielkie przeżycie dla mnie, satysfakcja, więc myślę, że ogólnie każdy rozwój bardzo polecam, tak? Bo to zawsze coś wnosi. To nie są tylko takie etapy papierowe, które powodują, że w dokumentacji jesteśmy trochę inaczej zdefiniowani, ale są to niesamowite ścieżki rozwojowe i tutaj każdy etap nas przebudowuje, więc ja bardzo to doceniam i bardzo polecam rozwój i naukę, ile dajemy radę, ile nam się uda na różnych polach. A ambicje na przyszłość? No chciałabym też uczyć, tak? Mam teraz fantastyczną pracę, ta zachęta jest cudownym miejscem, który wzbudza mój wielki szacunek
I jest to też jakiś zaszczyt dla mnie, żeby w tym gronie osób się znaleźć. Jeszcze się go uczę, bo to pracuję od kilku miesięcy, więc wiem, że tam jeszcze wiele tajemnic przede mną odsłoni, wiele pól do zagospodarowania. Ale obok tego chciałabym uczyć. Ja gdzieś czuję, że to dobrze robię. To trochę nieskromnie zabrzmiało, ale takie odczucie, gdzie czujemy, że się sprawdzamy w czymś i że jesteśmy potrzebni tym osobom, z którymi pracujemy. Gdzieś tam przez tych 12 lat uczenia czuję, że gdzieś ona jest na miejscu. Bo ty uczyłaś bardzo długo w studium fotografii właśnie z PAW. Tak, tak. I ta nauka była czymś, co też ubogaca szalenie uczącego. Tak? To nie jest tak, że wyłącznie daje. To jest taki strumień, który powoduje, że gdzieś ten przepływ jest w dwie strony. I myślę, że tutaj jest też jakieś takie pole do tego, żebym mogła dzielić się, jakby zachęcać, rozbudzać, wybudzać te procesy w innych, to uwielbiam to, więc tutaj myślę, że w tym polu będę cały czas szukała spełnienia i gdzieś tego czasu jeszcze wystarczy na to, żeby uczyć. No, ja znam parę osób, które u ciebie się uczyły i mogę każdemu polecić, że jak zobaczy, że Jola Rycerska gdzieś uczy fotografii, to śmiało w ogóle w ciemno. To naprawdę jest w takich superlatywach. Ludzie mówią o tobie, że aż zazdroszczę. O, jak mi miło, dziękuję bardzo. No, zaangażowanie wkładam wielkie i gdzieś te emocje ze studentami nam się fantastycznie spotykają, to prawda. No cóż, no to pomału zbliżamy się do końca. W związku z tym 5 szybkich pytań. O matko, aż 5. 5, tak. W twoim osobistym przekonaniu, przemyśleniu, doświadczeniu, niesłownikowa definicja kreatywności. No to nieszablonowe, nieoczywiste, ale celne. Najlepsze jak się da pokazanie tego, co jest treścią, tego sensu, tak? Z bardzo wielką oczywiście kontrolą, żeby on był, ale jak najcelniejsze, zaskakujące dla widza, niebanalne, nieoczywiste oddanie sensu. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według ciebie albo u ciebie, czy twojej kreatywności? No odwaga, niestandardowe, nie brak sympatii dla szablonów. Mhm. Czyli takie nieinżynierskie jednak spojrzenie. Niech ono będzie zarezerwowane dla obsługi sprzętu, a nie dla klapek w głowie. Tak, tutaj nie stosujemy szablonów, nie stosujemy odgórnych założeń, uruchamiamy ten pędzel, chwytamy go i zamykamy oczy. Tak, chodzi, ale tak symbolicznie oczywiście. Chodzi o to, żeby ten proces popłynął, kontrola nad nim ma być, ale taka trochę z serca, trochę mniej, niekoniecznie wyłącznie z głowy. No i oczywiście to nie jest też tak, że to pierwsze dzieło bezkrytycznie ma się znaleźć w galerii, tak? Proces to proces, to jest poszukiwanie właściwego obrazu. To nas nie zwalnia z tego, że uruchamiamy jakiś fantastyczny, odśrodkowy, tak? Wir z siebie i że to od razu będzie dzieło ostateczne. Tutaj trzeba też pewnej potem pokory takiej odbiorczej, twórczej i jakby dyscypliny w tym, że jeżeli mamy do czegoś dojść, to nie zakładamy długości tego procesu, ale otwieramy, puszczamy wodze fantazji i szukamy tej adekwatności summa summarum na koniec pomiędzy formą pewną plastyczną, którą nadaliśmy, a treścią. To jest warunek konieczny. Także wcale to nie jest takie proste. Kiedyś powiedziałaś, że nie wolno lekceważyć kosza na śmieci. Tak, oj, bardzo to podtrzymuję. To jest bardzo ważne miejsce na każdym etapie twórczości. Nie ma na to doświadczonych i wielkich twórców, którzy to nie jest, oni też nie mogą sobie pozwolić na wyniesienie tego kosza z pracowni. Więc tak, pamiętając, że to, co w nim wylądowało, to nie są nasze porażki. To są ślepe uliczki, którymi już może dzięki temu na przykład nie pójdziemy, tak? Że to są już te miejsca, które wyeliminowaliśmy po to, żeby tych świadomych wyborów dokonywać już tam, gdzie nam po prostu dobrze idzie. Mhm. A jeden morderca kreatywności? Intelektualizacja. Taka na wstępie. Ja wiem, że to jest bardzo obrazoburcze, co ja mówię, bo to bardzo prawda. Wielu twórców to od razu ma i ja to szanuję. Ja myślę o sobie. Ale też krytycy sztuki tak jakby ustawiają to w ten sposób, że sztuka powinna być wyintelektualizowana, prawda? Tak, ale to już na etapie jej odczytania.
ale nie na etapie tworzenia samego w sobie. Dla mnie, ja tak to odbieram. Czyli ta intelektualizacja już nawet za chwilę po stworzeniu dzieła, ona ma prawo zaistnieć. Ja muszę to intelektualnie sprawdzić, zobaczyć. Ale w samym procesie twórczym, jeżeli ja przyjmę dla samej formy plastycznej takie drewniane założenia, takie, które są z góry przyjęte, to w moim przypadku mnie to blokuje. Tak, ja już potem nie popłynę w taki sposób, że gdzieś te swoje pokłady w pełni wykorzystam. Ale tak jak mówię, to są te różne skraje, które w metodach tworzenia mamy. To nie jest tak, że ja podaję jakieś uniwersalne reguły i wskazówki. Ale w moim przypadku, jeżeli z góry dokładnie wiem, jak na przykład narracja będzie przebiegała A, B, C, D, E, F, tak, to znajdę mniej, tak moje doświadczenie pokazuje, niż gdy ja sobie postawię A i rzucę się w tą przepaść, wyląduję, potem rzeczywiście przepracuję, przebuduję, dodam, odejmę i tam już rzeczywiście używając w pełni głowy, ale tam, gdzie daję sobie szansę na to, że to przyniesie rzeczy, które są większe dla mnie niż moje pierwotne założenia. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? O, ale tutaj to nie da się tylko jednego. No dobra, może być dwa. No bo to jest tak naprawdę wszystko. No bo to jest sposób, w jaki spędzamy wolny czas, w jakim widzimy widoki za oknem, jak się ubierzemy, jak sobie umeblujemy mieszkanie. Tak? To jest ta kreatywność, w jaki sposób będziemy rozmawiać z bliskimi, w jaki sposób będziemy myśleć, śnić. Także myślę, że jak uruchomimy to kurczę, to jest nieokiełznane, dzikie, wielkie i ono wkroczy nam po prostu wszędzie. Będziemy mieli to rozlane po całym naszym świecie. Ja myślę, że ona jest czymś takim, że jeżeli będzie prawdziwa, to ona nie da się, ona sama z siebie nie ograniczy się do jednego pola. To po prostu jest albo ją mamy, albo jej nie mamy. Będzie się pchać wszędzie. Tak, jeżeli ją mamy, to ona wejdzie wszędzie. Jak po prostu mrówki w domu, tak? Nic nie poradzimy na to. Albo jej nie mamy i wtedy będziemy sobie to jedno pole gdzieś rozwijać kreatywnie i tak też można postępować, ale gdy rozwiniemy ją w tym jednym polu, to ona zawładnie całą przestrzenią. Czyli piąte pytanie, jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. No myślę, że czytać, oglądać, słuchać rzeczy nieoczywistych. Trochę tak podglądać. Myślę, że tutaj jest trochę tak, że szukać literatury niestandardowej, takiej, gdzie filmów niestandardowych, które są montowane, filmowane w sposób jakiś szalony, tak jakby łamać stereotypy. Przyjąć nawet jakiś czas, jeśli chcemy to rzeczywiście rozwijać w sobie, na to, że eliminujemy z życia rzeczy, które są poukładane w taki jakiś klasyczny sposób i słuchamy wszystkiego wywrotowego, oglądamy wszystkiego wywrotowego, czytamy takie książki. Chodzi o to, żeby się postymulować tym, co jest łamaniem pewnych reguł, które są przyjęte jako właśnie coś szkolnego, oczywistego, prawidłowego. I myślę, że to po prostu dać sobie swojemu umysłowi takie zadanie, żeby on tam się z tym chwilę oswoił, nie musi tego do końca ogarnąć. A nasze umysły takie cuda potrafią. Natychmiast wchodzą w pewien sposób nieschematyczny, przyjmują go jako jeden ze schematów i za chwilę coś tam się w głowie przełamuje i zaskoczymy sami siebie, założymy dwie inne skarpetki do pracy. No to fakultatywnie jeszcze jakbyś chciała jakąś wypowiedź na temat kreatywności, to proszę cię bardzo, scena jest twoja. A, scena jest moja. No proszę bardzo, mamy tu scenę. No bardzo bym chciała na tej scenie zatańczyć. Nie ma sprawy, zaraz zrobimy zdjęcie. Zaśpiewać, zagrać. Jest tyle sztuk, które bym kochała, uwielbiała, gdybym do nich akurat jakieś predyspozycje miała, albo kilka żyć po to, żeby każdą z tych dróg przejść. Ale myślę, że w tym obszarze, który już trochę jestem, który już trochę przedeptałam, jeszcze bardzo wiele też samą siebie zaskoczę. Gdzieś tam przeczuwam, że wcale nie będę taka, jaką mnie dzisiaj widzisz. I że gdzieś tam moja kreatywność na razie przechodząca na tkaninę i szyta za pomocą maszyny do szycia, trochę też przechodzącą na metal i zarażająca się rdzą, bo to były ostatnie zabiegi, które gdzieś tam wprowadziłam w obszar fotografii, to gdzieś one mniejsze zaprowadzą i sama siebie i mam nadzieję ciebie też jeszcze zaskoczę. No ja jestem zaintrygowany i czekam niecierpliwie. Na pewno będę obserwował
z wielkim zaciekawieniem, ale przy okazji powiedz właśnie, gdzie można zobaczyć twoje prace, to co robisz, gdzie można śledzić. No tych wystaw trochę jest w ciągu roku, więc gdzieś tam wchodząc najprędzej poprzez mój Facebook w jakąś tam interakcję, to można będzie mi towarzyszyć. No póki co najbliższa wystawa to będzie w Bielsku-Białej na Photo Art Festiwalu pod 15 października czy 13. To wybory. Tak, dwa dni przed wyborami otwiera się festiwal, a w ten weekend wyborczy będą tam maratony. A jeszcze wcześniej, bodajże 4 czy 5 października będzie moja wystawa w Nowochuskim Centrum Kultury w Krakowie. No a tak jest trochę tych linków i też trochę planów wystawienniczych, więc w linkach myślę, że całkiem sporo można zobaczyć. Aczkolwiek te rzeczy nowe się jeszcze kształtują, rozwijają i póki co zapowiedziane są pojedynczymi obiektami, które były w różnych wystawach pokazywane. Więc na to, co mnie najbardziej ekscytuje, trzeba będzie chwilkę poczekać i proszę o trzymanie kciuków, bo tutaj czas jest potrzebny, mam nadzieję, że nie za długi. Ale dla mnie to czas radosny i taki ekscytujący. No, trzymamy kciuki u rąk i u nóg. Tak, bardzo proszę. Linki, które oczywiście prześlesz, to umieścimy w opisie, żeby sobie można było kliknąć i przejść bezpośrednio. Mamy też na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Dasz się zaprosić do niej? A ja chyba już w niej jestem, już nawet kibicuję. Także już dałam się zaprosić i będę się cieszyć wszystkim, co się tam pojawia. No to bardzo nam miło. Jakby ktoś chciał zadać ci jakieś pytanie, to śmiało. Tak, bardzo proszę. I cóż, no chyba dobiegamy do końca. Ja ci, Jolu, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za to, że znalazłaś czas, że podzieliłaś się bardzo, myślę, takimi osobistymi, głębokimi przemyśleniami. Ja jestem zainspirowany, zaintrygowany. Dzięki serdeczne. No i ja dziękuję bardzo, było mi miło. Mam nadzieję, że gdzieś zaraziłam do jakiegoś obszaru, który zaraził również mnie jakiś czas temu i gdzieś tam w tym obszarze będziemy się spotykać z Państwem. Dziękuję bardzo. Czego życzymy wszystkim. Dziękuję. Dzięki. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl. Dołącz do grupy Ty tu tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.